Hej, ja jestem Zwirbom, a to jest piąty odcinek naszej gry Japonia w Hearts of Iron 4, gdzie seria nazywa się Banzai, czyli niech żyje cesarz 10 tysięcy lat. W ogóle było zabawnie, by się okazało, że było godzina pierwsza, 1 stycznia 1939 roku, kiedy miałem jakby save'a po poprzednim nagraniu, ale niestety przez pomyłkę teraz nacisnąłem spację, 7 godzin mi poszło, że tak powiem się przeleciało, zanim się zorientowałem, że zamiast rozpocząć nagrywanie, zacząłem po prostu odpozowałem szybko grę. Tutaj mamy wolny przede wszystkim slot badawczy. Tak się zastanawiam właśnie, co teraz badać. Tutaj na razie mamy w sumie, tu można by zbadać właśnie myśliwiec, ale to jest dużo, duża kara niestety. Tutaj mamy punkty, które moglibyśmy wykorzystać na punkty te specjalista od wsparcia, operacje nocne. Tutaj można by w sumie wziąć tego pana od Tactical Bombing. No bo tak, ekspert od lotniskowców, nie wiem czy będzie potrzebny, już większość państw na świecie nie będzie miała zbyt dużej floty. Specjalista od też właśnie od tych dużych statków nie będzie nam przydatny. Współczynnik obrony przeciwlotniczej na statkach to jest po prostu śmieszny. Więc weźmy sobie tutaj pana właśnie Mitsuo Fuchide. Tutaj możemy w takim razie wziąć, albo możemy jakieś statki zacząć badać. Na przykład może jakiś taki niszczyciel albo doktrynę. Możemy w sumie tutaj na razie rozwinąć dalej doktrynę morską. No i tutaj będziemy powoli się zbliżać do wywołania wojny Francji. No miejmy nadzieję, że nie dojdzie tutaj przy okazji do właśnie wojny z Związkiem Radzieckim. Tutaj mamy wolne fabryki znowu. Bo jeśli by doszło... Dobra, to w takim razie tutaj sobie zrzućmy, zobaczmy. Tak, wy jesteście z której armii? Wy jesteście tej armii, tego pana. Ja bym sobie te cztery dywizje w takim razie po prostu tutaj normalnie w świecie zamienił na takie zwykłe te Hohei Shidan. I czy tu mamy jakieś dodatkowe dywizje? Już nie, mamy praktycznie całe to wszystko opróżnione, gdzie mamy naszą flotę. Mamy, wy działacie tam tutaj na Morzu Śródziemnym, ok. Mamy też flotę, gdzie wy jesteście? A, wy tu jesteście. Dobra, wy możecie w takim razie tutaj przestać działać. I mamy jeszcze ten pana, który też tutaj może przestać działać. I w takim razie tak, weźmiemy sobie te dwa statki i ten statek. Będziemy chcieli tutaj zgromadzić w Hiroshimie, czy w Chugoku. Dobra. Te statki powinny za niedługo wrócić właśnie. Okej. Okay. Dobra, i będziemy chcieli przede wszystkim tą armię tutaj wystawić tak na wszelki wypadek tutaj na granicy z Xinjiang, ponieważ Xinjiang ma taką, że tak powiem, nazwijmy to częstą preferencję do dołączania do Kominternu, więc... Jesteście już w Kominternie? Nie jesteście, bo są komunistami. Więc w takim razie będę chciał tutaj te dywizje szybko tam przerzucić właśnie. Tutaj od Iwany Matsui. Powołałbym sobie jeszcze w takim razie 20 dywizji, czyli tu bym ustawił 1, 2, 3, 4, 5 i też w 4 sztukach. Z rozkazem dołączenia do tej tutaj armii. No i w tym momencie możemy wywołać wojnę, no jeszcze poczekajmy tutaj, tutaj mamy powoli, zaczynamy mieć te umocnienia tutaj na tej, powiedzmy na, w północnej Korei, gdzie jest powiedzmy to gardło najwęższe, tutaj są tylko cztery prowincje, w sumie to są trzy prowincje, to bez sensu zrobiłem. No dobra, niech będą na razie te cztery prowincje nieszczęsne. Więc my sobie poczekamy jeszcze parę dni, upewnimy się, że wszystko tutaj jest na odpowiednim miejscu. Tutaj
Tutaj powinno być 12 dywizji, tutaj powinno być 8. No i gdzie wy jesteście? O matko, wy dopiero płyniecie. No dobra. To może być ciekawie. Mamy 15 do 15 marca. Wy kiedy tam dotrzecie? Gdzie tu można było sprawdzić, kiedy wy zajmiecie? 47 dni, dobra, 47 dni powinno nam się udać. Tutaj mamy więcej oczywiście fabryk cały czas. Tutaj możemy sobie zbudować trochę fabryk zbrojeniowych, trochę cywilnych. Nie chcę przemysłu tego. Zbrojeniowa, cywilna, zbrojeniowa, cywilna. O, tutaj mamy full, tutaj oczywiście zbrojeniowa, cywilna. Na Tajwanie zbrojeniowe, cywilne. Cywilne, zbrojeniowa. Tutaj możemy sobie zainwestować w stocznie. Nie, tutaj nie będę. W sumie tutaj nie ma co na razie dawać przeciwnikom. Tutaj i tak będę się bronił chyba w tym mieście. Czy to jest jakiś punkt zwycięstwa? Tak, w Pjongjang. Czyli Pjongjang, jak będę kontrolował, to i tak powinienem kontrolować cały, gdyby ten region, więc tutaj możemy więcej fabryk cywilnych. No i na ten moment to by się wydawało, że to jest. Ach, gdzie tam wszystkie. Dobra. Port. Cywilna, zbrojeniowa. Cywilna. Zbrojeniowa. Hop, tutaj więcej stoczni. O i hop, no i tutaj jeszcze będę rzucił w takim razie zbrojeniowa. Cywilna. O, tutaj możemy jeszcze cywilną. I zbrojeniową. Tutaj jeszcze będziemy mieli cało tutaj do rozwijania. A, to jest jeszcze mam przed nami. Mamy wolny tutaj cel narodowy. I możemy sobie wziąć zaawansowane torpedy, dzięki temu nasze łodzie podwodne będą miały większy zasięg w trakcie starć morskich. No dobra. Tutaj mamy tylko 17 dywizji u pana, no najwyraźniej. Czy mamy jeszcze 4 dywizje, no tak, te 4 dywizje w końcu docierają. Tutaj możemy za niedługo zdeployować to szybciej. Hop. No i też powoli widzę, że te nasze dywizje pancerne, o, się pierwsze wystawiły. Nawet mamy gdzieś 2, bardzo fajnie. Tutaj mamy tą naszą flotę, która jest coraz fajniej, coraz większa. Więc tutaj możemy tak naprawdę już ustawić sobie patrolowanie tutaj. Tutaj mamy 12, nie, tutaj mamy 6 dywizji. Powołałbym tu sobie armię kolejną i wystawił ją pod dowództwem pana Kenji Doihary. I tutaj ustawił je na tej pozycji. Głównie po to, żeby w razie czego tutaj nie dopuścić do straty właśnie południowego Sachalinu. Tutaj moglibyśmy w takim razie tutaj zbudować sobie 2 fabryki zbrojeniowe też. I moglibyśmy od biedy też tam zbudować jakieś tam umocnienia takiego 5. poziomu. No i dobra, mamy czas do 15. No i dobra, no gdzie są te dywizje? Ok, tutaj są te 8 dywizji, więc za niedługo powinny być 15 marca i wy kiedy dotrzecie? Wy dotrzecie za 12 dni. Dobra, powinniśmy w takim razie się zdążyć, tak ledwo. Hop. Mamy więcej już fabryk zbrojeniowych, to w takim razie tutaj sobie dodamy więcej lekkiej artylerii samobieżnej. O, w taki sposób.
Nie, taka jedna linia i potem więcej sprzętu. Tego, dobra, dobra, hop. Mamy szyfrowanie. Jak mamy szyfrowanie, to zacznijmy badać też przemysł, czyli przemysł skoncentrowany. No, żebyście dotarli. No bo tutaj tak naprawdę dochodzi w ta sprawa, okej. Dobra, jesteście bezpieczni. Okej. Teraz możemy wywołać wojnę. Okej, no to wywołujemy wojnę, podbój, Francja, hop. Na razie w tym momencie tylko będziemy chcieli tak tymi dywizjami po prostu tutaj zająć tą wyspę. Czy wy macie tutaj. Dobra, no i zobaczmy, czy dołączycie na przykład do Kominternu. Ach, dołączyli do Kominternu, no niestety. Czyli mamy taką dosyć zabawną sytuację. Tutaj ta nasza flota, tu miejmy nadzieję, będzie. Czy potrzebujemy. Nie, tego nie potrzebujemy w sumie, ale przydałoby nam się tutaj to wszystko kontrolować. Te dywizje za niedługo powinny tutaj być. Mongolia i tak dalej. No dobra, tutaj to wiadomo, to wszystko będzie wyglądać tak, jak wygląda. O, w sumie, tutaj to a my możemy tak naprawdę sobie zaatakować, to bez problemu. Tutaj oczywiście będziemy niestety na ten moment w takiej, a nie innej sytuacji. Tutaj dorzucimy sobie dodatkowe 6 dywizji. Tutaj miejmy nadzieję, że nasza flota będzie wystarczająco. No i Xinjiang dołączył do wojny, co mi się nie do końca podoba. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę ta jedna, że tutaj doszło do takiego ciekawego rozplanowania, ale mamy tutaj forty poziomu 4, docierają kolejne 5 dywizji. Ach, tutaj. No nie mówcie tylko, że stracę tą flotę, czy tam tą dywizję. No, oby się udało. Jak na razie. Straciłem jeden lekki krążownik. No i zwycięstwo. Dobra, czyli tutaj będzie. Okej, tutaj przeciwnik nas atakuje. My atakujemy jego. No i dobra, no i w takim razie tak. My to oczywiście nie chcemy atakować przez to, tam góry. Nie góry, tylko przez Maginota. Tutaj mamy tę dywizję przygotowane. No to co? No to w takim razie robimy hop. Dobra. Tutaj w takim razie dorzucamy tę dywizję. Tutaj widzę, że też kontrolujemy sobie to ładnie. A jacio. No i teraz pytanie: jeśli Francuzi zaczną wycofywać swoje dywizje, jak na przykład w taki moment, w taki sposób, tutaj możemy w takim razie też zaatakować tymi dywizjami i tymi dywizjami. My mamy tutaj umocnienie, przeciwnik nie ma umocnienia, więc tutaj powinno być bez problemu. Dobra, tutaj ok. Siły pancerne tutaj zostały dorzucone. Dobra, okej. Dobra. No to w takim razie tymi dywizjami nie pozostaje nam nic innego, po prostu tylko namalować sobie taki ładny plan. I oczywiście wykonać. No po prostu atakujemy. Skończyliśmy badać zmechanizowaną ofensywę. Teraz możemy pójść. No właśnie, co byśmy mogli pójść? Fortece Japonie. Fortece Japonia się wydaje dobrym pomysłem. Tak samo nie, innowacje pójdziemy morskie. Innowacje zdecydowanie. O, tutaj mamy wolne fabryki. Dwie fabryki więcej. To bym sobie dorzucił tak więcej. Tak i tak. Właśnie, czy my skończyliśmy badać? Już, nie skończyliśmy badać. No i tutaj jak widać po prostu powinno to. Francja powinna upaść bardzo szybko tak naprawdę. No problem będzie tego ze Związkiem Radzieckim, do którego będziemy musieli jakoś coś tutaj wymyślić. Tutaj nasza ofensywa, widzę, postępuje zgodnie z planem. Czy ja potrzebuję w takim razie tego fortu? Tutaj nie. Tak naprawdę najlepiej byłoby tutaj ufortyfikować się na tej w tej prowincji. Tutaj mamy 6 naszych dywizji, atakuje 7 przeciwnika. Tutaj mamy te dywizje pancerne, tutaj jest ta nasza flota. Okej. W sumie nie mamy wcale tak dużych konwoi. Tutaj ta nasza. Dobra, no spróbujemy tutaj zrobić to przełamanie. Okej.
No i pytanie, jak długo jeszcze Francja się utrzyma? Tutaj pod Paryżem się bronią. Tutaj ważne jest po prostu dla nas tylko przełamanie linii Maginota. Mamy asa przez tworzy, zobaczmy w sumie jak tutaj. No, tutaj przeciwnik posiada dosyć spore siły lotnicze, jak widać. I my już prawie mamy deficyt myśliwców, niestety. No, ale tak to bywa. Ale najważniejsze, że dalej tutaj postępujemy. Zdobywamy prowincję. Tutaj mamy taki Orlean na przykład, smokowity. Tutaj sobie zaatakujemy tędy i też tu, Paryż, podchodzimy pod Paryż. Dobra. No tutaj niestety widać, że ta armia będzie ponosić straty, niestety. Więc tu możemy w sumie wstrzymać ofensywę przez Maginota. No ale tutaj na południu za to idzie bez problemu. Sukces za sukcesem. Tutaj możemy wziąć piechotę morską drugiego poziomu. Możemy też ulepszyć właśnie te jednostki. Z artylerii na razie nic nie widzę sensu jeszcze. Niech będzie przemysł na razie dalej. Dobra, czy Orlean jest nasz? Tutaj za długo... Nie. Wy macie zaatakować na Paryż. To jest cel. Jak zdobędziemy Paryż, to wszystko powinno być tak naprawdę z głowy. Taka ofensywa tutaj, trzystronna, czysto wystarczająca, ależ tak, w tym momencie żegnamy sobie po prostu Francję. No niestety problem tylko z Francją będzie taki, że my nie będziemy mieli za bardzo... Właśnie, czy ja tutaj... Ach, tutaj oczywiście was nie kazałem was tutaj jakoś tam, żebyście pływali. Tutaj Francja też będzie miała będzie taka wredna, że tutaj nam pozajmuje sporo terenu. Mają 29 do 44 dywizji. Tutaj też mają trochę. Tutaj jest Syjam, ale ten Syjam mnie mało obchodzi. Dobra, możemy na razie powołać te dywizje. Jak tam ta nasza flota? No, powinno pójść jako tako. W takim razie jeszcze więcej myśliwców. No teraz jest pytanie tylko, jak się dopchać tutaj do Związku Radzieckiego. Ale zanim się dopchamy do Związku Radzieckiego, możemy wywołać wojnę Belgii. Powiedzieć hop. I w tym momencie po prostu te 24 dywizje Marines możemy sobie ustawić na tej pozycji. I po prostu zaatakować w tą stronę. Chociaż mam w sobie pomysł. Możemy tak naprawdę pójść i obejść od strony Rumunii. Polskę na razie sobie zostawimy. Polska nam nie wywoła wojny. Chyba, że Związek Radziecki wywoła wojnę... Polsce. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobią. Więc tak byśmy zrobili. Tutaj byśmy sobie tak co dali? Improved Computing Machine, nie? Tutaj badamy to wszystko. Doktryny powietrzne na razie wszystko jest w porządku. Nie chcę badać tych pomowców taktycznych na razie. W sprawach morskich na razie ok, możemy poczekać jeszcze. Niech będą jednostki inżynieryjne w sumie drugiego poziomu. No i tak. W takim razie tak, jakie są wasze siły? 19 do 29 dywizji. Mamy tu jeszcze... O, tutaj widzę, że chyba powoli nacjonaliści wygrywają. To ile tu miałbym tak naprawdę dywizji? Was miałbym 17 dywizji. Ja bym sobie was wystawił jakoś, powiedzmy, na tej granicy. Mówiąc was bym wystawił tu, więc bym się jeszcze Szwajcarów pozbył. To, że będę miał tutaj problemy z brakami, w sensie, że nie będę miał tutaj jednostek do zarządzania ruchem oporu. Nie. Dobra. Tu. To jest właśnie problem niestety z tą Szwajcarią nieszczęsną. Ale nie chcę w ten sposób. Dobra, może tak zrobimy. Wy tak. I wy tak. Wy macie plan.
wy macie, wy nie macie jeszcze planu, więc tutaj bym wsparł tak naprawdę uderzenie od tej strony. No dobra. Ale wy macie zaatakować w tamtą stronę. Dobra, to jest dosyć ciekawe. Co się dzieje? Ach, no tak. W ten sposób mogę stracić te wszystkie tutaj dywizje. To wy jesteście który? Wy jesteście do 14, dobra. Tutaj możemy dorzucić chwilowo od na przykład tego pana. To dorzucimy. Powinniśmy dzięki temu uchronić nasze konwoje. Łodzie podwodne powinny przez to dzięki temu... Tutaj wytraciłem tą organizację. Czyli tak, kolejny krok, jak mówiłem, będzie jeszcze Szwajcaria. Wyeliminujemy sobie te dwa państwa. Jeszcze może w sumie Luksemburg tak naprawdę. Justify na Szwajcarię. I na Luksemburg. O, i Rumunia was chce... Rumunia chce was gwarantować, dobra. Okej. W takim razie by się przydało... tutaj wystawić jakieś takie siły, które byłyby wystarczające do utrzymania tej pozycji. Więc w takim razie może po prostu pana Yamashite. Usuniemy rozkazy i Yamashite wystawimy tak naprawdę na tej linii. Z planem ataku. Tylko my będziemy tak naprawdę chcieli tutaj utrzymać. Tutaj powinniśmy mieć wystarczająco dobre pozycje do utrzymania pozycji. Rumunia nie posiada zbyt dużych sił, no 43 do 58 dywizji, ale nasze japońskie dywizje piechoty są silniejsze, lepsze i w ogóle cudowniejsze. Też powinniśmy zmienić produkcję na sprzęt piechoty 2. Artyleria 2, artyleria 2, sprzęt piechoty 2. No i jeszcze raz, sprzęt piechoty 2. Dobra. Tutaj Belgia powinna paść bardzo szybko, tak naprawdę. Tutaj mamy co? Do czynienia z jakąś tam flotą. Dobra, no to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, tylko wywołać wam wojnę. Japonia wywołała wojnę Belgii. Czy nasze dywizje już dotarły? No tak, dotarły. Nie okopały się jeszcze w pełni, ale cóż. No to... atak i atak. Belgia dołączyła do Kominternu. Rumunia też dołączyła do Kominternu. Przeciwnik, który raczej nie powinien nas w stanie atakować, chociaż tutaj mamy... No nie za ciekawe informacje. W takim razie te dywizje, 24 tych dywizji, też oczywiście pójdzie tutaj, trafi na tą granicę. Musimy po prostu utrzymywać tutaj tą granicę. Tutaj na razie te dywizje Marines możemy sobie tak naprawdę tutaj przydzielić tutaj do Luksemburgu, które zajmiemy w miarę szybko. Tu możemy tak naprawdę sobie powołać umocnienia drobne, tak żeby po prostu sprawić, żeby przeciwnik wykrwawił się, jeśli by doszło do ataku jego. My potrzebujemy po prostu dokonać zwiększonej produkcji naszych... No po prostu musimy rozszerzyć nasze możliwości militarne. My straciliśmy jedną... Dwie dywizje straciliśmy chyba. Dwie dywizje straciliśmy. Smutno. Ale możemy w takim razie tutaj wystawić te cztery dywizje. Tak naprawdę zaatakować sobie tu na posiadłości francuskie. Tutaj mamy więcej dywizji piechoty. Dobra. Tutaj możemy tą jedną dywizją zająć ten teren i wrócić. No i potem będziemy obserwować cały czas. Tutaj widzę, że Sowieci bardzo wolno po prostu zajmują ten teren. Nie wiem dlaczego, ale skoro tak uważają. I tutaj nagle nie ma Sowietów prawie na granicy. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem dokładnie. Ale mnie to interesuje.
W końcu nacjonaliści wygrali z wami, dobra. No to teraz na Luksemburg. Wy nie macie żadnej dywizji? Nie macie. No i z wami też, oczywiście. Hop. Coś takiego. No i to powinno być szybkie zwycięstwo. Luksemburg skapitulował. Jak tutaj z zaopatrzeniem? Zaopatrzenie na razie mamy wystarczające. No to co? No to więcej dorzucamy tutaj dywizji. Więcej fabryk. No to te więcej fabryk na razie bym zostawił, na razie nie wykorzystywał do niczego tak naprawdę. No i tak, Xinjiang jest w wojnie, jest w wojnie. Jakie wy macie siły? Jedną dywizję raptem. Ha! No i dobra, tutaj Francuzi widzę powoli zaczynają zdobywać nam teren w Afryce, ale to nas nie obchodzi. I tak wiadomo, że głównym naszym przeciwnikiem będzie Związek Sowiecki. Dobra, tutaj widzę, że Zurich nam się broni przed nami. No i Zurich padnie, brawo. Dobra, tutaj mamy w takim razie dwie armie zapasowe. No to nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj Yamashito wami i chyba, nie wami, tylko druga armia, czyli wami. Zaatakować i zacząć po prostu zdobywać teren. Rumunia musi upaść. Weźmy sobie za to z celów narodowych. Może innowacje, tak. Tutaj będziemy mieli dzięki temu szybsze badanie samolotów, myśliwców. No, tutaj będziemy atakować. Dobra. Tutaj mamy te siły przygotowane w razie czego. Sobie gdzieś ustanowimy. Mamy tak, samoloty teraz, które powinny być tutaj i działać na Bałkanach. I też te samoloty, które powinny być na przykład na lotnisku w Budapeszcie i działać też na Bałkanach. Tutaj mamy, widzę, ładnego jakiegoś overruna. Też zobaczmy sobie, jak nam nasze dywizje pancerne. Mamy 6 tych dywizji pancernych. Mamy wystarczający punktów, żeby na przykład zwiększyć sobie prawo do poboru. Ja bym skorzystał z tego, póki... to akurat możemy zabić zawsze jako faszyści. Dobra, to akurat w takim razie bez problemu. To nasza flota się powoli powiększa. Tutaj mamy więcej tych. No dobra, tutaj tak naprawdę będziemy chcieli wykorzystać te wszystkie nasze dywizje lądowe. To nawet was was po prostu zaznaczymy wszystkich strategicznie i was też strategicznie przemieścimy tutaj. Powód jest taki, że będę chciał mieć tutaj siły, ponieważ będziemy, jak tylko tutaj zaczniemy wychodzić na Związek Radziecki, będziemy potrzebować jak największych sił do uderzenia, ale z drugiej strony, jaka jest siła w Bułgarii? 10 do 14 dywizji, wy macie 27 do 35. Dobra, w takim razie zacznijmy sobie też tutaj przygotować roszczenia na Bułgarię. Tutaj to powinno wyjść bez problemu. Tutaj nasza flota powinna bronić przed ewentualnie jakimiś próbami nieszczęsnego desantu ze strony Sowietów. Możemy dalej, możemy za to rozwinąć dalej nasze lekkie krążowniki i sobie rozwiniemy w takim razie lekkie najpierw chyba, produkujemy lekkie. Gdzie jest nasza w ogóle flota? Lekkie, ciężkie i tak, tutaj bym dorzucił jeszcze więcej konwojów zdecydowanie.
Dobra. No nie wiem, dlaczego Sowieci tak powolno postępują, no ale skoro chcą, to kto, bo jak to się mówi, kto Boga temu zabroni po prostu tak zwlekać. Więc tak, więc wy tak naprawdę tutaj wami namaluję. Poczekamy. Tutaj jak zajmiemy już Bułkareszt i całość. Nie wiem, gdzie się podzieli Sowieci. Ach, Sowieci się teraz tu pojawili. Dobra, teraz zacznę. Już wiem, to jest taki bug, który występuje. Dobra, Rumunia skapitulowała. W takim razie tak, tutaj trzeba wszystko tutaj ponaprawiać, ten bałagan. Hop. I teraz co? Tutaj jeszcze to wy chyba, tak? Tak. Więc tak, robimy to w ten sposób. Tutaj ustawiamy was z planem uderzenia na Kijów. Yamashita. Wy tak. Też z uderzeniem tędy. Tutaj mamy tak, tego pana. To tutaj dorzucimy te 17 dywizji. Okej. Jak tutaj mamy lotnisko na 600 samolotów, na 400 to mało, mało. Teraz tak, ci panowie, czyli Marines jeszcze nie mają tutaj rozkazów. No to tędy. I tędy. I tutaj te 24 dywizje będą miały za zadanie zająć się Bułgarią. Jak tylko sobie przygotujemy roszczenia, uderzymy na Bułgarię, dzięki temu w ten sposób ją wyeliminujemy z wojny. Tutaj oczywiście będziemy chcieli. Tu będziemy mieli drobny problem pewnie z. Wy jesteście gdzie? Wy jesteście tu. Wy jesteście tu. No i o. Cztery rozkazy wydałem. W czterech planach wydałem rozkaz. A, wy możecie mieć wstrzymane w sumie. No i tu widzę, że mamy bardzo spore problemy z siłami sowieckimi. Ale mimo wszystko powinniśmy tutaj przebić się. Dobra, Bułgaria nasza. No to nic, tylko wywołać wojnę. I też zaatakować. Bułgaria dołączyła do Kominternu. Ja już przedłużam jak zwykle, ale tu miejmy nadzieję, że szybko dojdzie do załatwienia sprawy, więc tutaj bym chciał uderzyć w ten sposób, wy uderzycie tutaj. Najważniejsze jest zdobyć Sofię, po prostu Sofia, 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 to podstawa. Tędy na, o, w ten sposób. Wy tutaj odetniecie drogę. Dobra. No dobra. No nie chcę nic mówić, ale by się przydało, żeby to więcej się dywizji pojawiło na tym temacie. No ale tutaj miejmy nadzieję, że w miarę jak będziemy. Czy ktoś nie ma tutaj? Nie, no wszyscy powinniście mieć rozkazy. A tutaj mamy Marines na takim jednym krótkim odcinku. To ten odcinek byśmy wydłużyli gdzieś dotąd. Ważne jest tak, po prostu zdobyć jak najwięcej terenu, przejść na dalszy jakby etap. Bułgaria skapitulowała bardzo dobrze. Mamy tutaj w tym momencie 24 dywizje wolne. Nasza flota tu już funkcjonuje. No dobra. No i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy spore straty naszymi żołnierzami, ponosimy. Ale miejmy nadzieję, że w końcu. Najważniejsze mówię, przełamać po prostu te punkty oporu. I w tym momencie, jak zaczynamy dostawać nowe punkty zaopatrzenia, zaczynamy po prostu przebijać się i zaczynamy jesteśmy w stanie po prostu wrzucić większą ilość dywizji na front.
I my, miejmy nadzieję, będziemy mieli możliwość po prostu utrzymania tego, jak to się mówi, ciężaru operacyjnego do tego na wschodzie, za niedługo powinniśmy mieć wystarczająco sił po prostu do poprowadzenia też jakiejś tam ofensywy tutaj, okej. Wy tutaj macie zaatakować. Czy ja to kazałem wam atakować? Oj. Gdzie to są te nasze forty nieszczęsne? Tu są te forty. Dobra, nie. Hop, anulujemy. W takim razie po prostu wy macie rozkaz tak naprawdę obrony na tych dwóch prowincjach i wywołać, wstrzymać atak. Tutaj te nasze dywizje pancerne też się powoli szykują. No dobra, to ja w tym momencie się pożegnam z wami w tym odcinku, gdzie prowadzimy wojnę ze Związkiem Radzieckim. No tutaj wojna ta ze Związkiem Radzieckim trochę potrwa, no tutaj będziemy musieli się przełamać przez tą nie najciekawszą pozycję. My mamy, chociaż już zaczynamy straty być na naszą korzyść. Dobra. Może jeszcze tutaj zobaczmy. Tu skończyliśmy badać te rzeczy. Możemy, w sumie możemy Marines sobie zacząć też badać drugiego poziomu. Dobra, to jeszcze sobie w takim razie poobserwujemy. Okej, okay, powoli. Zaczynamy mimo wszystko spychać. Tutaj nas atakują. Dwie nasze dywizje. Ale my sobie radzimy jako tako. Dobra, tutaj zobaczmy jeszcze. Tu musimy w takim razie zacząć przerzucać siły lotnicze. Tutaj na Ukrainę. I te myśliwce też. A nie, tym chyba nie możemy w takim razie wami. To tu się przeniesiemy na lotnisko w Odessie. Czy mamy jeszcze gdzieś lotnictwo trochę? W sumie nie za bardzo. To wy też tutaj do Odessy. No i w ten sposób będziemy działać. No i tutaj zrobimy sobie ochronę konwojów, dobra. Mimo wszystko już skorzystam teraz ze zwiększenia prawa poboru na szeroko zakrojony. Nie może nam zabraknąć manpowera. Brak manpowera by był dla nas no nie za ciekawą wiadomością. Dobra. No niestety to będziemy mieli straty spore, bo nie posiadamy dywizji pancernych zbytnio. No te dywizje pancerne dopiero nam się tutaj szkolą. Tak naprawdę one będą wykorzystane tutaj na wschodzie. Ja tutaj bym sobie korzystał któregoś niskopoziomowego dowódcę do tego zadania. Na przykład pana Sadao Hatazo Adachi na przykład. Dobra. Jakie te dywizje w ogóle pancerne, w jakim są składzie? 36% tylko hardnessu, niestety. Mało to jest mało. No dobra, tutaj sobie ci powoli będę sobie zajmować, ale my powoli tutaj spychamy Sowietów na tych linii. Mamy kompanie inżynieryjskie drugiego poziomu. To jest jednostki rozpoznania też. Dobra. Mamy problemy z zaopatrzeniem, ale tylko drobne na szczęście. No i zaraz będziemy mieli Kijów. Ja wiem, że mówiłem, że już skończę, ale to Kijów zdobędziemy. I się w tym momencie pożegnamy. Dobra, Kijów. Dobra. Kijów ma upaść. Macie zdobyć. Dzielni żołnierze cesarza. Jakie mamy szanse uzupełnienia? No, no już, no Kijów, ładnie, proszę. No i tutaj mamy nawet o dziwo. Dobra, tutaj chcemy na Sewastopol, jak zwykle. Weźmiemy sobie część sił, przerzucimy. Jest Kijów nasz? Jest Kijów nasz, dobra. W tym momencie, jak powiedziałem, się już pożegnam ostatecznie. Dzięki, trzymajcie się, no i do zobaczenia z tym razem. Hej!